trwają ostatnie prace związane z przebudową i remontem hali sportowej przy ulicy Kościuszki w Dębice. W ramach modernizacji zabytkowego obiektu wymieniono stolarkę okienną. Jednocześnie prowadzona była termomodernizacja obiektu. Początkowo termin miał być do połowy września, ale firma już wystąpiła o jego wydłużenie. Mamy do czynienia z obiektem zabytkowym. Nie wszystkie rzeczy, które były założone w pierwotnym planie prac konserwatorskich i opinii konserwatora i przez autora dokumentacji, okazały się po odkryciu troszeczkę odmienne. W związku z czym zobaczymy, jak to wygląda. Obecnie trwają prace związane z pokryciem dachu. Sama technologia w wyniku decyzji konserwatora jest troszeczkę odmienna niż tak to, co się powszechnie widzi, a mianowicie obiekt jest ocieplany od środka. Czyli sama ta termomodernizacja następuje poprzez umocowanie tej warstwy ochronnej nie od zewnątrz, tak jak tradycyjnie w domach widzimy czy w innych obiektach, ale właśnie od środka po to, żeby zachować pierwotny wygląd tej hali. Taka była decyzja konserwatora. Na remont zabytkowej hali sportowej miasto Dębica zdobyło dwie dotacje. Ponad 2 miliony złotych wpłynęło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejne 1,5 miliona pochodzi z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Sportowa Polska. Jerzy Sieracki podkreśla, że obiekt ten ma być oddany do końca 2023 roku.